Witajcie, Rzemyśki, z tej strony Trajan, w kolejnym odcinku razem z Wloczem, Elo, Lepusem, pomocy, Iwet mi wyskoczył, i Kajzerką. Mam lagi, pomocy! Tak, to chyba było, chyba to więcej pomocy trzeba mu dać. W takim razie kontynuujemy i dzisiaj mamy specjalny odcinek, dlatego że Repus będzie miał udar. Dokładnie, właśnie mój władca jest w tej śpiączce. Mam dobrą wiadomość. Robić elekcję czy trzymać króla? Trzymaj króla, Okej, okay, minus 70 stabilności! Dokładnie. Oh, jej! O, Jackit. Dobra wiadomość, Afganistan ma dywizję pierwszą demokratyczną. Okej. Okay. Czas wesprzeć Brazylię. Proclamation of the True King i już ja mam celi narodowych. A ja wziąłem przypadkiem obalić. Masz Juana. Monarchię, bo... W sumie czekajcie, obaliłem dyktatora, zastąpiłem go królem. Brzmi to na typowe państwo w Ameryce Południowej i Środkowej. Brzmi to na Francję. Brzmi to na Afrykę. Okej, okay, mam swoją agencję. Teraz czas zostać spymasterem. W sumie chyba prędzej zostanę od Wlocza, ponieważ przynajmniej będę mieć 3 ulepszenia. Jest taka szansa. No, bo ty nie masz fabryki. Na Karlistu muszę wybrać, tak? Tak, Karlistu. Tak. Okej, okay, czas wysłać mu wsparcie. Dobra. Przyjąłem, wysyłamy wsparcie. Możesz sobie włączyć czas, a wyłączaj sobie. Nie, daj mu pauzę, daj mu chwilę. Niech chłop pomyśli. Chcesz wielbłądy? Chcesz wielbłądy? Tak, okay, ile możemy mu wysłać po pierwsze dywizję? Ja mogę jedną dywizję mu. Ja mogę jedną. Też. Wybiorę po prostu ciężarówki. Ja też. Tak, będziemy na wyprawie... Ja mam jeszcze w tych ciężarówkach. Tak, wyprawa kamperska. Dobra, cel narodowy. Zaraz mam Legion Espanda. I to jedyne, co mam. Czekaj, czy to nie jest coś takiego, że on może później poprosić o pomoc i wtedy więcej? Tak. Nie, no właśnie. Tak, ale wiesz, że masz tutaj na tym drzewku działo kolejowe. Darmowe dostanie. O Jezu, zapomniałem, żeby tam mu jeszcze dać tych, jak oni się nazywają, powietrznych wolontariuszy. A ja dałem już, no. Żeby dać. Ej, ty powietrznych wolontariuszy nie rób, bo będzie jeszcze ten nalot na ten wolontariuszy bombowy. Na szczęście to nie ten region świata. Dobra, co zrobić jeszcze jako pierwsze tutaj? Nie wiem, może airbase zrobić? Gdzieś a w sumie nie możemy sobie wysłać, jeżeli nie masz airbase'ów, więc... Nie, mam 3 airbase'y, ale tak rozdysponowane. Najlepiej. Dobra, to w ogóle kto się poszedł tam, żeby robić powietrze dla nas? Ja mogę. Okej. Okay. Powietrze to mogę niszczyć, gościu. If you know what I mean. Nie wiem właśnie. Kupa. Nie wiem, co ty mówisz. O, już straciłeś prowincję. No, już straciłeś prowincję. Nie, restart. Pamiętajcie, Madryt trzeba najpierw zająć, niestety. Dobra, dawać dwójkę. Dlatego wysłaliśmy ciężarówki. Tych frajerów. Dokładnie. I dlatego nie robiłem technologii wojskowej. Tak. Poprawiłem relację z papieżem. I chyba przez to się zmniejsza dla mnie. Czy jakoś tak było, nie pamiętam. Nie wiem, choć się nie domyślam. A, nie mogę zwiększyć czasu, szkoda. W takim razie poczekamy, jak wreszcie tam coś będzie i wreszcie będzie jakaś nasza wspólna wojna. Wreszcie wspólna wojna. I Rebus takie, okej, okay, w takim razie muszę się wycofać. It's time to die. Tak, muszę się wycofać do Łotwy. O Jezu, ile ja mam braku stali. A, wy mi tutaj coś podsyłacie, że nie patrzę. A, nie... To jest najlepsze, że czekałem jak, żeby zahandlować z Francją za stal, ale okazało się, że nie mają. Czekaj, jak to nie mam? No nie mogę z tobą robić. Już mnie wzięli ten, oskubali ze stali? Ja. No. Znaczy się oskubali, ja nie mogę z tobą handlować po prostu. Czemu możemy handlować? Ja wiem. Kij wie. No.
Okej, lepsza gospodarka. Wszyscy uwielbiają. Może tego nie trzeba. Trzeba było brać od razu tego oleju. No, w sumie wtedy byś miał szybciej zapewne. A tak naprawdę przez wszystkie opcje publiczne. Chociaż Mordek to jest jednak dobra. No właśnie, ja chciałem Mordeka zostawić, a mi go de Gaulle obalił. No. Zgaduję, że trzeba było jednak napisać, że sprawić się z nim, a nie zaufać mu. Zaufałeś mu? Tak, bo było, że zaufaj, ale ja lubię de Gaulle'a. On jest dobry generał pancerny. Kurde, de Gaulle w tym mocie to jest nie dosłownie wiem, jak diabeł. Ja nigdy nie grałem Francją. Dobra, gdzie wysłać ciężarówki? Na południe, tam gdzie nie ma dywizji wroga. Widzisz, przy granicy z koleją, przyjedziemy tam wzdłuż torów kolejowych. Okej. Okay. Dobrze, Repus, dobrze ci idzie. Te ciężarówki, które jadą. Całe lata grałem w poja. No. Nie było to tyle godzin, zmarnowałem kucha, no to głupie. Czy mi kuźwa coś deszło? Jak do tego doszło, nie. Jedziemy na Madryt, se. Dobra. Ja spróbuję od południa wziąć to. A ja na wschód, tam musi być cywilizacja. Tak, na wschód, tam zawsze jest cywilizacja. Tam. A jest RKS? Mhm. Jest, góralami przyszedł. Górkowie! A, górale! O, ej, ale... Góralem folk! Boże. Okej, okay. Dam sobie tutaj gości, żeby już sobie expa dostawali. Daj ktoś, kurde, trójkę chociaż. Trójka jest dwójka. Okej, dobra, Madryt jest broniony. No to okrążymy Madryt! Znaczy ja zaraz się cofam. Lejzerka, chodź tutaj. Rumuni przyjeżdżają! Wsparcie rumuńskie. A nie, atakują mnie! Zresztą się złapali. Kajzerka, od ciebie zależy teraz utrzymanie linii frontu. O nie, idą nas odciąć. Nie wiem gdzie. Dobra. Tak idą. Dobra, ja idę gonić tego. Zapatrzenia nie mam. Tak, dziękuję przyjaciele, zostawiliście to na mnie. Teraz mnie nie, atakują no, ja przez rzekę. Do ciebie. Ja właśnie do ciebie lecę przecież. Z swoją organizacją ty nic mi nie zrobisz. Co? Dobra, mogę się wycofać na... Nie mogę się wycofać. Ja chciałem się wycofać na ich terytorium. Jakby przestaliby atakować, to... Nie, wycofałem się w ogóle. A, bo właśnie pokazało mi, że zaczęliśmy wygrywać, jak przyjechałeś. Jak przyjechałem, ja. No wiem, bo to... No wiesz, trochę tam... Dobra, ta koło... Poluźniłem ten słoik. To jedź na południe, jedź. Chociaż... Ja próbuję ich odciąć. Odciąć, rzeczywiście. Jeszcze samolot. Okej, okay, najpierw mam event, więc daj mi chwilę. Dalej nie mogę samolotów wrzucić do Repusa, mimo że prosiłem, żeby z samolotami tam przysłał. Nie wiem czemu. Nie. A prosiłem Repusa. Bo niezbyt ładnie prosiłeś. Okej, okay, pójdę dalej odcinać. Dosłownie odcięcie kolei i to jest... Przestań go atakować, on sobie pójdzie. Pójdziesz sobie? Okej, okay, pójdzie sobie. Tak, bo właśnie widziałem, że wszedł na tą prówkę, wiesz, przed chwilą. Mhm. O, mogę agentów wysyłać, okej. Okay. O, Portugalia przyszła. Dobra, dajesz, jedziesz dalej, daj. Let's go! Daj, najpierw muszę agenta zrobić. Okej, okay, ciężarówki. Brum. Norwegian Socialist per Internationale. To w sumie dla nas trochę dobrze, trochę źle. Oj, nie mogę, bo weszła kolejna dywizja. Kurde, wszyscy przychodzą z północy. Wiedzieli, kto jest tutaj najtrudniejszy. No dobra, teraz. No teraz to już kolejny raz robię. No tak, ale kolejna poszła. Ja już jadę do ciebie, bo mnie uwolniło. Pojedź po prostu na południowy ten prowincję, to wtedy powinieneś nam pozwuję. Pomóc. Widzę. Tam już Repus na południu, ucinają go już. Nie, Repus, nie! Uciekaj do portu! Ja do miasta idę, ale port! Znaczy się w mieście nie. To też, ale nie! Ja jadę mu pomóc, Kajzerka... Ej, bo mnie odcinają! Odcinają mnie! No ty! Zostawiłeś mnie! Jak mogłeś? Ale mi tam nie było nawet!
Ty! Klikamy! Ja byłem na prowincji, tam gdzie ten hiszpańska dywizja. Weź pomóż Kajzerka Repusowi. Repusowi, mi pomagaj, ja za chwilę umrę. Repusowi, no, ten... The Fall of Madrid, dobra, masz, masz. Jest! Dobra, a nie, w sumie po co się wycofywać? Bierać! Dobra, bo mamy takie... Musi... O, udało mi się ustawę C7 przepchnąć. Nie musimy brać, robić teraz dziwnych akcji typu wbijanie tego kotła. Możesz Repus więcej na południe wrzucić, serio mówię. No... Panie, co, prawa kobiet? Okej. Ja tu ręce steruję, nie wiem co się dzieje. Teraz spróbuję może tak odciąć wam tę dywizję. Ja powiem tak, zachód jest trochę nieładny, ale... No tam na no, właśnie chciałbym pomóc, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Jedziesz na te Claudia Real? Znaczy się próbuję jeszcze raz przez rzekę przepłynąć. Nie wierzę, oni cię zbudowali, kuźwa, widzisz? Czekaj, ja się pinguję w tej grze. Kurde, cel narodowy. Mapa? Chyba? O, mapa i wtedy tam są pingi. Tylko my nie będziemy śledzić, bo nie jesteśmy we frakcji z nim. Okej, odcięłem tych. Ale że obok Sewilli na lewo ode mnie się zbuntowali, desantowali. O. To takie kurwa losowe, nie wiem. No zapewne w stolicy ustawili, żeby się respił jednostki. Zrespić. Mm-hmm. Dobra, a ja ci pomóc. Nie uda się, ale się uda. Daj trójkę. Nie, no bo podczas trójki chyba tracimy front, bo jest za szybko. Rozumiem. Ale ci już... Ara może być błąka. Ara przeciwko... Ale nie jadę. Francji zaczną robić szyfr. Co to mogę jeszcze... A, mogę wysłać jeszcze raz szpiega. Help me? Masz swoje. Nie mogę na szczerze powiem, ponieważ. że tak powiem, jestem Kajzerka przyblokowany. Tutaj. Gdzie jesteś? Ja zanim tam dojdę, popię. Ile jeszcze? O! Nie atakują ciebie. Tak, właśnie. Ola, ale nie, akurat tam gdzie chciałem podjechać, to się pojawili. Wejdź naokoło. Właśnie to robię. Na szczęście mamy most. Widzisz jak jadę na ratunek tobie? Mój król jest moim marszałkiem. O, to jest najlepszy. Czekaj, ja też mam marszałka, ja go albo generała? Jedź naokoło teraz, jedź naokoło. Już Repusowi. Czekaj, czekaj. O, jest, widzę. Nie tak. Naokoło, nie. Nie, wycof. O Jezu, a tu Niemcy. Dobra, ja łap ich. Nie chcę ich łapać. Okej, to ja jadę. O, zostawili Repusa w spokoju, jak przyszli nasze ciężary. Ej, bo czekaj, gdzie to było? Tracimy... Odcinają mnie! Jak to cię odcinają? Nie, wszystko jest dobrze. O nie, jakieś dywizje tutaj idą. Dobra, ja je powstrzymam, tak, ale posydam tutaj robię, korytarz zrób lepiej. Znaczy, albo ja Kajzerka. Ja robię Repusa korytarz. Kajzerka się przyda pomocy zawsze. Repus, jak dobija tą swoją armię, to robi taki Madryt. On też go przerywa, czy? Wlocza mi przerywa. Mi też, mi wlocza przerywa. Serio? No. A jakbyś miał lag internetu, ale chyba mikrofon. Ale bardziej mózgu. Nie wiem, być może. Wlot, przepraszam, nie obrażaj się. No. Bo wiesz, bo w ustawie teraz będzie i wtedy ten prokurator przyjdzie. Dokładnie. Czaskowski przyjedzie, warszawiaków nie wolno obrażać. Czaskowski. Ta Polska. O nie, nie. Dobra. To jest po prostu tak wolno czas leci, czy... A nie, dwa dni muszę, żeby przyjechać. Rzeka. Kurde, ta dywizja na dole tyle na siebie wzięła. To jest dobrze. Tak, Repus uratował świat. No. Dobra, wiesz co, puszczam niech. A, bo on wymiera tam pomału, okej. Okay. No tak, tak ja pomału. Ja tu na defensywie na południu, siedzę na defensywie. Tak. Ej, nie chcę pójść, ale od zachodu do Madrytu wchodzą. No, ta jedna dywizja, trzeba coś z nią zrobić. A zrobimy to z tą dywizją kawaleryjską, co chodzi tam na górze? No właśnie, o niej mówimy. Wiesz, o tym mówimy? Masz lagi 500 tygodni. No na lagach to ta dywizja dopiero co, no, nie wiem, dopiero pod Badajoz jest. Repus, wrzuć się na wschód od Madrytu, masz jedną prowincję niebronią. Weź tam coś wrzuć, zanim ci czerwoni wejdą. O kurwa, te ciaki przyjechały. Wróć, Samuły chciałem powiedzieć. Dobra, ja ją przytrzymam.
Ja już jadę zająć. No. Bo realnie ona tam żadnych punktów zwycięstwa jeszcze nie wzięła, ale jakbyśmy my pozdobywali. Nie, no, zablokowali mnie, no. Okej, okay. Ja już. I teraz mnie dwóch blokuje. Ej, wilgo atakuj, wilgo atakuj. Nie. Gdzie pójdę na kemping w innym miejscu? Nie, ej, jeźdź na Malagę. Na Malagę i Gibraltar. Jak przez tego gościa przy. A kurde. A jak mu mówię, nie. Okay, nie, bo myślałem, że tam nie będzie dywizji. O nie, on odzyskuje. O, odzyskuje organizację. A mogłem przez niego pójść. Trzeba ratować. Co tam, Romania chce. Jak się ratować? Ja na on wygrywa, nie widzisz? I więcej ginie, tym lepiej. Czyli można jeszcze samoloty postawić? Nie. No i nic nie mogę zrobić, dlatego że. Dywizja mi trochę przyszła. Dobra. O nie! Przestań atakować tą dywizję. Słuchaj, tu możesz na Seul, na Sewilę wjechać. Seul trochę daleko jest. Seul, Sewilla, prawie to samo. Jest, nie wiem, czy na Sewilę chce. Aż ten wsparcie przyszło. No. Przyszli. Gibraltar! Gibraltar! Hello, your computer has a virus. Tak było. Tech support. Dałem ją tu military support. Zaletnął. Tak, Brytyjczycy odzyskują Gibraltar. Nie ma, to ja tak dam w tej. Oddawać Gibraltar w Hiszpanię. Ej, Sewilla będzie wolna. Tak, bo no właśnie. Ale puść tą Sewillę. No właśnie, puszczam, o tym mówię, że puszczam. Malagę tiki-taki za chwilę przyjmu. Jej. Dobra, wjeżdżam. W sumie Sewilla ma z jakieś 10 punktów, więc ją też trzeba. No więc właśnie jadę, wjeżdżam do niej. Proszę, ja mówiłem Gibraltarze, że jej, zaraz. Skontruj to, przydaje, żeby to nie szło. Miotr. A przez rzekę. Z rzekę nie, zaraz. Nie, zostaw. To bardzo szybko zaraz padnie, więc no. Jest, chyba te dwie dywizje w hiszpańskie odpadły. No, odcięli mnie, dobra, jeszcze mam Malagę tiki taki. Dobra, wytrzymaj jeszcze chwilę. Mam Malagę, nie, mam się. Jasne, ja czekam, aż ta dywizja zejdzie z prowincji. Będę chciał. Ej, dobra, zatrzymał ich, dobra. Dobra, ja porzę. O, masz los. Mam 16 na czerwonym, a już iść jestem prawie w Gibraltarze. Nie, po co mam na Malagę iść? Ej, Kajzerka, łap ich, bo uciekają. Ej, bo mi. Ej, by mi usunął dywizję. Przez to, że kurde, nie mogę nic zrobić. A. Kurde. Dobra, cofujcie się. Bingo! Czas na Malagę tiki-taki. O, dostałem kurde za Sewillę odznaczenie, dobra, więcej ataku. Ja mam jakieś odznaczenie? Nie, nie mam. A ja mam. Dobra, muszę odzyskać organizację, bo dosłownie... Kurde, już byłem w Gibraltarze, ale zero organizacji miałem. Okrążyli nam Malagę, czy mam... Tam to jest port. Dobra, nie, jest strasznie. Ratujcie. Pomóżcie mu, Repus, no dywizję na noc od niego. Jak dasz radę, weź pomóż. Że zdążą dojechać na kolei, to tam dojdzie. Weź super defensywę tymi tą dywizją. No weź defensywę. No wiem. Ratuję ciebie w zamian za Cordobę praktycznie. Mam nadzieję, że będziesz wdzięczny. Ej, mi się coś zbugowało, bo dałem sobie. Dobra, nie jest, udało. Marszałka, a nie ma portretu na nim. Dobra, jadę na Gibraltar. Kurde, a ja miałem zdobyć Gibraltar. A, ha, nie no, odcinają nas też. Nie martw się, jesteśmy w Malagę. A dobra, zdążył Hindus. Dajesz. Kurde, mam nadal ten... Ile jeszcze dni? 5 dni. Za 5 lat chyba to się skończy. Nie, bo tak trochę ci... Bo tak ci tutaj te komuchy tam wbijają nam w plecy powoli. Nas zamykają. No nie, tam jedna dywizja, to wiesz. Zawsze możemy później przez Walencję pójść, to wiesz. No, z Walencji się najlepiej wbija. O, kurde, Niemcy... Niemcy żadnej organizacji nie mają. Pomóż mi, Repus. Mówię tego króla, gdzie? Ej, serio? Na Malaga i tutaj Niemcy, bo nie mają żadnej organizacji. To Hiszpan musiał nas poprosić, żebyśmy trzy dywizje mogli raz wysłać, czy to Kanada musiała? Ale gdzie, kiedy, jak? Ja ogólnie króla tego hiszpańskiego ich mogę zasynować, ale trochę późno się zorientowałem. W sumie już jest po udarze, więc... A nie, to jest ten nowy. Okej. Okay. A ty masz decyzję, czy cel narodowy? Decyzję. A jesz, pomóż, okay. Kajzerka.
Dobra, za chwilę przy tych Niemców popniemy. Właśnie, ja chyba pójdę w nie Blitzkrieg, tylko przewagę ogniową. Więcej arty, to lepiej. Mhm. A ja w marynarkę. Dobrze, Hindus przyszedł, piechota. No, wiesz co, naparzaj. Ja muszę złapać organizację, bo ja mam zero organizacji. Wojna bałkańska. A co ty myślisz, ja też mam organizację? Mhm. Ty masz prawie pełną, przynajmniej mi tak pokazujesz. Ciekawe, czy Bułgaria zrobi Sicko Mode, czy nie. Okej, wreszcie ten nie... No, czy Bułgaria zrobi Sicko Mode, czy nie, bo wiesz. Czasami potrafią pokonać wszystkich. Dobra, idę pomóc już... I chyba to właśnie robią. Nie, nie, Bułgaria, odpaluj się. No, ta, ale nie chce mi się wysłać Osmanem. Teraz tutaj. Kurde, czołgi Niemcy wysłali! Wow. Gdzie? Do Hiszpanii? Granada, zobacz. Kurde. Gibraltar ma się zająć, pomóż nam tu z Gibraltarem. Nie. Okej, nie, to nie. Ile oni mają do końca tej wojny? A to jest 97% mamy już. No Gibraltar, tylko że Gibraltar to jest taka jedna wielka skała. Nie powiem co, ale czas mi stoi. No właśnie, czekaj, kto jest? Kajzerka. No, Kajzerka ma 4 dni, nie, 2 dni do tyłu już tylko. Jak stoi, to dobrze. O, chyba coś się ruszyło. Ej, zdobyłeś Gibraltar, okay. No właśnie. Ty jestem, kuźwa! Tak, będziemy tylko dalej. Wystarczyło... o nie, teraz francuskie czołgi są! Dobra, wczoraj mogę w końcu front armię ustawić, bo tak na dwa... A nie, moje ciężarówki są w prowincji. Te repos. No? Zrób ten cel pod działo kolejowe. Ja nie wiem czytać, gdzie to masz? Jak masz Legion Espaniola, dwa w dół. To znaczy jeden w dół i po prawej w dół. A masz... ile Legion... tych dywizji mają głupi? Czekaj, w prawo czy w lewo? Brawo, oni mają własnych Hindusów po swojej stronie. Ten, break the wall of Jericho. A no, Hindusi wysłali nawet tam. Gandhi no. Wysłał, Gandhi po dwóch stronach Hindusi walczą. Wojna hindusko-hinduska, front hiszpański. Dobra, jest jakiś taki słaby front, gdzie możemy się przepchnąć. Koło Mandrytu mi się wydaje, że może być taki fajny. Ja tu wjeżdżam i ukrywa. Bez nas bym to na luzaku też wygrał. Elo. Nie. Okej, okay, dobra, cofamy. Okej, okay, wycofujemy. Dobra, chłopaki, ja żartowałem, no. Weź, no. Dobra, już koleją jadą moje pociągi. Znaczy się moje pociągi, moje ciężarówki. Zapomniałem, że to się nazywa ciężarówka. Ale przydałoby się pobudować pociągi. Potrzebujemy tych karabinów. Okej, okay, Francja jest przeznaczona do robienia tego Mobile Warfare'a. Mam De Gaulle'a, który ma minus 15, to nie, wali mnie on. Walić De Gaulle'a. Masz... A, ja myślałem, że masz De Gaulle'a jako przywódca, ty masz De Gaulle'a jako tam... Teoretyka. Mhm. Kurde, a co ja mam? Czy na to możemy już wysłać jakieś, nie wiem, powietrze? Nie. Ech, chłopaki, co wziąć? Przewagę ogniową? No, u ciebie by się przydało, bo masz i tam będziesz musiał... No i ja też mam przewagę ogniową. Wziąłem zbasowany na to. Ja nie mogę nigdzie teraz się przebić. Realnie. Dobra, słuchaj, tu się przebijamy. Nie wiem, widzisz, gdzie ja jestem i repus i laserka. Tak. I się idzie jakoś. O, właśnie zaczęli kontrolować. 95,6% podajesz. Jasne, jakie te górale mają statystyki. No w górach to zapewne nie będzie dobrze, więc... To Dudków gościu za pomoc w górach. Ale już wysyłam wam tutaj gości. Czekajcie. Bójcie koleją mi tutaj dojechać. Dajesz. Ja jeździł koleją. Jak się zestakowali tam... Jachol, który jeździł koleją. Ej, obok mojej stolicy, jak się zestakowali, tam 5 dywizji wysłali, każdy z innego państwa. Tak, a południe jest dokładnie to samo, jak zauważysz, tylko są 3... O Jezu! Ale tak, Chile. Dobra, wiemy, kogo później zabijać. Chile. Dobra. Dajcie mi chwilę, bo ja muszę sobie orgę odbić. Orgie? Orgę. A. To dwie różne rzeczy. Bo swoją wersję. Dobra, dajcie jakoś przyjeżdżać tu pomóc, bo zaraz musimy utrzymać tą prowincję, co widzieliśmy.
Powiedz kiedy dokładnie, bo muszę też swoją organizację budować. Teraz najlepiej wbijać. No właśnie, bo mnie już zrzuciło. I zielono. A no wygonili mnie z było pominki. Zielono, tylko wiesz, no. To poczekaj chwilę, zrobię organizację. Dobra, jak rozwalić tych partyzanów? Nie zaczynają wkurzać. Uuu, ale szybko jadę. Dobra, jedź, jedź. Kręć, wykręcaj już. Wykręcajcie tam. Francuz. Już, jadę. Dobra, po prostu... Do morza? Nie, a, nie, pchają. Kartagamy to jest okiem. No dobra. Dobra, możesz mi pomóc, tylko że tutaj się bronię. Jasne, jasne, przyjadę pomóc. Czołg tam cofa, uwaga w ogóle. Może zaraz... No, możliwe, że tutaj. Może na lotnisko się udamy. Okej. Okej. Na lotnisko. Albo ja na lotnisko, a ty może... A ja na czołg, tak. Nie, ale chciałem powiedzieć, że poczekasz tutaj na chwilę. No, w sumie miałem już zrobione prawie całość. Na lotnisko, to okej. Dobra, skręcam. Ale nie, repus to tam na dole już pcha ich. Ale na północy mam... Zaraz na północ to zawsze jest przerąbane. Ej, dobra, ktoś na lotnisko. Dobra, pojadę do ciebie. Baka. O nie, dobra. Kurwa, ej, klikam, nie widzę co się dzieje. Bo tutaj nie ma żadnej dywizji. Hindus, pomóż. No, no widzę też. Jestem kontrowany przez ochotników. Tak bywa. Czy damy radę? Tak. Ej, możesz ich odciąć. A, dobra. Nie, nie mogę już. No. Ale tutaj bym mógł. No, repus, weź. No, repus, mógłby coś zrobić tutaj. Weź serio, tutaj jak możesz. Ja pod Madryt patrzę jak. No. No, ej, oni się wycofali, wszystko, żeby tutaj ciebie. Wziąć. Ja się tam bronię. Daję, nie wiem. Dajesz, uda się jak. Wysteruję cię. Ej, szybko mi się uda im się odciąć. Jej, udało się. Dobra. Ale nikt tutaj nie wchodzi, dobra. Nie, nikt. Nie. Ej, okay. Odcinają ciebie, Francuz. Gdzie? A, kurde, widzę. No, to jest dobry teren do jazdy, dobra. Kontrolujcie tutaj. A, dobra, ja jest. Tak, to nie raz jak... Kurwa, jeszcze nie to zatykowałem, bo kliknąłem coś nie tak. Okej. Okay. Dobra. Pomyśleć, że przez ten cały czas, nie wiem, z jakieś dwa cele narodowe zrobi. Jak ty gwa? Ja już zrobiłem drzewko, które anulowało się w pełni i zrobiłem jeszcze kolejne cele. No. Nie wiem, może przez dni, ale nie mam, 42. I wszystko na razie daję tylko pod flotę. Ej, na Walencję. Panie, dobra, bo ja Walencję. Się patrzyłem na siebie. O nie, druga wojna. Znaczy się druga wojna secesyjna. Zaczęło się? Też... No, zaczyna się. O, pewno. Dobrze. To auto podbieramy, co? Teraz każdy szybko te Hiszpanów, żeby tam pójść. Nie, ostatnio już jak poparłem federalistów, to w sumie nawet dobrze poszło. No tak, federalistów jest dobrze poparć. Leć na północ Walencji, ja pojadę na Walencję bezpośrednio. Okej. Słuchaj, bo mam problemy. Repus i po syndykalisty. Repus zdrajca. Dobra, ej, jakby tak szedł, to ciekawe, czy bym doszedł sobie spokojnie do Walencji bez problemu. No iż do Walencji, iż do Walencji. A tak, ale że ten, jako turyści wtedy. Ej, jeszcze radę jak pytać? Nie, z gościa, to jest dużo na północy rzeczy, mi kolejne prowincje zabrali. Ale na południe chcesz odwalić. O dobra, Portugalia, chodź tutaj. O Portugalię przyszło? No zajmij to. O ma, no, ja zaraz będę atakował. Jo. Zacznę organizację. Tam jest port tylko, pamiętaj, 8 poziomu i zaopatrzenie mają. Dobra, jadę już brzegiem. Już możesz malowniczej atakować. Katalonii. A ja pojadę tylko... Wracam ci pomóc. O. Dobra, to już nie powinno nic Barcelony być zwykle. Więc... Zobaczymy. No, okej, zwykle nie ma nic z Barcelony. Dajesz repus. No, chroń tyły. Repus! Wiesz, co to będzie najgorsze, bo Repus później będzie musiał utrzymać ten front sam. Dobra, nie, Hindusów będziemy mieli. No, no Hindusi pomagają mi na południu kociołek dobić. Bo tam trzeba port zająć. W głównej mierze po prostu Hindusów wyślemy do Hiszpanii. Jestem za. Jeszcze trzeba zjednoczyć Indię, żeby było tyle Hindusów. Dlatego sporo dajemy. Dobra, którą doktrynkę morską wybrać? Barcelona. A, okej. Albo się utrzymaj, albo cofnij.
Nie wiem, jestem za rzeką, nie chcę. Zaraz zdobędziemy tutaj z Kizerką port, ich ostatnie zaopatrzenie. To wtedy ja mogę tam pojechać. Możesz dobijać ich dalej, nie wiem czy tak pasuje ci. To ja mogę ich dobijać, nie? Jasne, a dobra, chyba ja będę musiał pomóc. Ale muszę się i tak wycofać. Za rzekę. Za rzekę to jest... Amerykanie są po ich stronie! Amerykanie, zwykli Amerykanie! A czekaj, Rick jest... MacArthur rządzi Ameryką, ale pewnie jeszcze Rick rządził i wpływał, wiesz? Bo Rick musiał rządzić przez chwilę. No. Oni tak umieją zrobić. No ja powiem tak, no mogę utrzymać tą za rzekę, tylko powiem szczerze, raz trzeba będzie przebić się przez tą rzekę. Jasne, ja już tam tylko niech Repus rzuci tutaj jedną dywizję, jak możesz. Gdzie? Do portu na południu, do portu na południu. Do Kartaginy czy gdzie? Tak, Kartaginy. Trzeba spalić Kartaginę. Pamiętajcie. Tak było, nie kłamie. Podoba mi się, że... Amerykańce przeweszły. Daj, ten Rebus, który no sobie stoi na północy, nic nie robi. Help. Ej, bo niedługo będę musiał wycofać się. Dobra. Dobra, już tam. Rebus, daj znać, jak z tego portu z Kartaginy wyjadę, to dasz radę się utrzymać. Dam radę. Dobra, to ale Rebus, czy naprawdę dasz? Nie, kłamałem. Dasz radę? Ej, bo ta dywizja na zachodzie od Kartaginy to tak sobie chodzi. No to ja ci nic nie poradzę. Dobra, tam niech chodzi, póki nie zajmie żadnego... Przynajmniej okrążyliśmy jednych Hindusów. Póki nie zajmą portu albo rady, będzie dobrze. Mm-hmm. Port mają co prawda oki, nie bronię, ale już do drogu. A no w sumie mają port. Dobra, ja do Walencji pomóc. Ale nie, chyba francuskie czołgi chyba będą jechać na port. Nie no, one już jadą na port. A, to jest francuski czołgi, tak, tak. Nie, stanęły przed portem. Aj. Dobra, zaraz będzie... O, się zaczęła. Zniknęli Amerykanie, którzy cię atakowali, proszę. Jej! Jak dobra, panowie. Nowa Anglia! Zaraz pomogę Repus wyciągnąć ci tą dywizję, wytrzymaj dosłownie chwilę. Ja sam ją zaraz wyciągnę. A, widzę już, dobra. Okej. Cześć na p***ą, gościu. Jedziemy. Włączam. Dobra, to. Nie wiem, dokończymy odcinek, serio? Niech ta Kanada się tam wyciąga lepiej. Na pomoc Kanadzie. Tak, cały odcinek będzie polegał na pomoc Kanadzie. Na pomoc Kanadzie, dokładnie. Kurde. Dobra. Dobra, hej, hej!